Szymon, widzimy się, chciałem powiedzieć po wielu latach, no ale po długim okresie niewidzenia się, co się u ciebie dzieje? Ja ciebie widzę. Często. Ale ja ciebie nie widzę. Oceniam, śledzę twoje losy. A pamiętasz, gdzie się poznaliśmy? To jest oczywiste chyba. W toalecie nie z tobą. Może z wojewódzkim. Nie wiem. Nie będę zdradzał aż takich... Nie, no oczywiście, że pamiętam w studiu telewizyjnym. Podczas Idola. Dokładnie. No to było już 12 lat temu. Bo 11, bo mam 2013. To było... Miałeś wtedy długie włosy, trochę inaczej wyglądałeś. Trochę, no, mniej siwizny, prawdę mówiąc. Ale nie, to nie jest żadna siwizna, tylko przypominam ci, że tej wiosny jest jeszcze zima i jeszcze się nie otrzepałem ze śniegu. Rozumiem, ale wiesz, do czego chcę nawiązać, że przed tobą kilkanaście lat minęło, za tobą w zasadzie. To ładnie. I to jest cała wielka kariera. Mylisz się, bo Szymon... Ja myślę, że przeżyłeś już wszystko na tym rynku. Mylisz się, bo Szymon Wydra nie jest żadnym karierowiczem i tu cię mam. Ale nie twierdzę, że jesteś karierowiczem, tylko że widziałeś już wszystko, co można było tutaj zobaczyć w Polsce. Wiele rzeczy widziałem, faktycznie, ale muzyka nas bardzo dobrze konserwuje. Stary, młode mam serce, mimo że w tym roku z Carpe Diem obchodzimy, uwaga, 20-lecie istnienia. Mamy już 20 lat, tak. Założyłem zespół w 92 roku i trwamy do dzisiaj. Ale faktycznie zaczęło się rozmowę tym, że parę lat się tam nie widzieliśmy w sposób taki namacalny, werbalny. To prawda, bo się skoncentrowaliśmy bardziej na koncertowaniu, na promocji swoich poprzednich albumów. Wreszcie był na to czas, ale teraz pochwalę się, polecam włączyć sobie to czy tamto radio, bo w niektórych rozgłośniach radiowych i tych ważniejszych w Polsce również pojawia się nasza piosenka, nasz najnowszy singiel, który się nazywa Teraz. Serdecznie zapraszam. Jest to optymistyczna piosenka, bo do tej pory mieliśmy takie rozstaniowe, a ta jest taka zbliżeniowa, więc nie ma deprechy, jest sam uśmiech. Rozgonimy tę zimową wiosnę i będzie prawdziwa wiosna, także serdecznie polecam. No i to jest zwiastun tego, co robimy teraz. Skoncentrowaliśmy się na pracy studyjnej. Czyli rozumiem, wielki powrót Szymona Wydry i Carpe Diem. Wiesz co, powrót to brzmi tak, jakby nas przez jakiś czas w ogóle nie było. Nie, Carpe Diem zawsze było, tysiące fanów, mam zaświadków, także tutaj, wiesz, mogę potwierdzić. Zawsze byliśmy, zawsze się dobrze czuliśmy. Wiesz, my się z nikim nie chcemy ścigać, naprawdę. I i z tego jestem bardzo szczęśliwy. Zawsze twierdziłem, że muzyka to nie są wyścigi, a płyty wydajemy tylko wtedy, kiedy mamy coś ludziom nowatorskiego do zaoferowania. A nie dlatego, że już wypadałoby, że trzeba, że długo nas nie było. Jakbyśmy nie mieli nic fajnego do powiedzenia, do zaśpiewania, do zagrania, to byś na nas jeszcze czekał następne 20 lat. A jak tamte czasy Idola wspominasz? Dobrze czy źle? Dobrze było, że poszedłeś do tego programu, czy raczej byś sobie dał radę bez? Raczej dobrze, że mnie przywieziono do tego programu, bo wtedy byłem troszeczkę wczorajszy, że się tak wyrażę. I nie bardzo wiedziałem, gdzie jestem. Dopiero się zorientowałem po kilku godzinach, jak już ze mnie zeszły opary poprzedniego wieczora, bo mieliśmy koncert dla Harlejowców, pamiętam wtedy. No i dobrze, bo dzisiaj, wiesz, to jest taki, wiesz, krok milowy w mojej drodze muzycznej, nie karierze, jeszcze raz mówię, ale no, w mojej drodze muzycznej. Mieliśmy już wtedy 10 lat. Graliśmy z Grześkiem Ciechowskim, graliśmy z TSA jako Carpe Diem. Zapraszali nas na wielkie sceny, naprawdę, mówię ci poważnie. Ale to był taki specyficzny format. Ja pamiętam z tego co pamiętam, to raczej robiliście na takiego Idola nastolatek. Długie włosy, rockman. No ty się nie dałeś. Miałem wtedy długie włosy, ale nie dałem się pod tym kątem, że zawsze Szymon Wydra grał pod szyldem Carpe Diem. Witam serdecznie, mówi Szymon Wydra, zespół Carpe Diem. Chciałbym powiedzieć, że z dziką rozkoszą, nieukrywaną radością, prawdziwą przyjemnością i w ogóle z głębi serca uważam, że program To się nagrywa to taki program, który na co dzień jest z muzyką na ty, a więc i wy bądźcie codziennie z programem To się nagrywa, bo warto. Szymon Wydra, Carpe Diem.